Mamet Khalidow popijający kawę przed nadchodzącym rewanżem ze Scottem Askhamem. Powiedz, na ile Cię już irytują pytania o to, że no, czy dasz radę, czy wytrzymasz te 3, 4, 5 rund w tlenie? No już co, czy irytują mnie? One są standardowe już. To takie już nawet, nie tylko ja czekam na to pytanie, dostaję go i tyle, no. Także to irytowanie, po prostu przyjmuję to jako pytanie, na przykład jak się czujesz dzisiaj, czy jest ok? Tak samo jest, czy dasz radę 5 rund? Już nie mam do odpowiedzi, już 100 razy odpowiadałem, więc myślę, że nie ma sensu na to pytanie odpowiadać. Wiadomo, że nie dam rady. Dzisiaj rozmawialiśmy ze Scottem, zapytałem go, czy biorąc pod uwagę ostatni pojedynek z Tobą, czy będzie chciał skończyć go przed czasem, żeby coś udowodnić, nie zostawiać decyzji sędziom, nawet wydawało mi się, że tak powiedział, i ostatecznie powiedział, że tak, że możemy się tak umówić, że będzie chciał to skończyć, nie zostawiać tego sędziom, więc pytanie jest, czy będzie ta wymiana, czy nie będzie tej wymiany, uznał, że ta zmiana Twoja pozycji na Mańkuta była powodem, spowodowana tym, że się boisz tej stójki z nim i boisz się tych nóg jego. No więc pytanie o wiadomo, że nie tracisz game planu na tą walkę. Ale... Nie, no mogę powiedzieć? No powiedz. Tak, boję się, tak. On jest tam? Boję się. No boję się, no wiesz, no boję się, no przecież dlatego się bije. No, się, bojąc się, wychodzę do każdej walki, boję się i no, jest groźny. On jeszcze Cię nie lubi, więc... On się nie lubi, wiesz, on mnie nie lubi, nie wiem za co, ale nie lubi mnie i jeszcze... Ja ci powiem, to zwiększa mój, wiesz, mój lęk i strach. Ja spytałem się o to, za co Cię nie lubi, bo tam powiedział, że nie szanuje, potem okazało się, że nie szanuje, tylko nie lubię, za to, że się naśmiewałeś przed wagą z nim, przed ważeniem, byłeś ze swoją świtą, jak to nazwał, i mówiłeś do niego w języku, którym nie rozumiał, po czym się okazało, że podobno po włosku. No i potem na stare-downie jeszcze, jak staliście twarzą w twarz, mówił do Ciebie po angielsku, to stwierdził, że jednak rozumiałeś, a kiedyś mówiłeś, że nie rozumiałeś, więc jak to jest? Wiesz co, no tutaj naśmiewać się z kogoś, to w ogóle to jest nie moim stylu, zapomnijmy o tym w ogóle, żebym się naśmiewał kogoś, tym bardziej ze swoją świtą, to nie jest moja świta, tylko mój team, tak samo jak on ma swój team. Naśmiewać się to jest jedna z najgorszych rzeczy i to jest najsłabsze rzeczy i on źle to odebrał. Ja mówiłem w trailerze, że przepraszam go gdzieś tam, może też coś źle zrozumiał, ja nie chcę nikogo obrażać i to nie jest w moim stylu. Ja przychodzę tutaj, żeby walczyć, szanuję tą dyscyplinę i zawsze tak było. Także naśmiewanie się z kogoś to jest w ogóle, zapomnijmy o tym. Żartować mogę. Nie stałem. Jakże żartowałem, to żartowałem tylko wyłącznie jemu w twarz i mówiąc, że nie mówię po angielsku, bo wszyscy wiedzą, że nie mówię po angielsku. Wszyscy wiedzą o tym. Którzy z branży, cokolwiek, zawsze miałem tłumaczę, parę słów rozumiem po angielsku. A to, że po włosku powiedziałem mu, udawałem włoskie, powiedziałem mu na face to face, bo on znowu zaczął mówić do mnie po angielsku, ja mu wcześniej tłumaczyłem, że ja nie rozumiem po angielsku, on dalszy zaczął mówić do mnie tam, próbowałeś mnie zaczepić, ja po prostu powiedziałem, no jak ty tak nie rozumiesz, to ja powiedziałem w takim języku, którego on nie rozumie. Po polsku też nie rozumie, ale po włosku sobie powiedziałem. No to był taki żart i absolutnie jakby typowy żart, po prostu żart. No może angielski żart się różni od innego żartu, bo ja angielski żart też rozumiem. Ktoś się śmieje z angielskiego żartu. I z francuskiego, nie raz widzieliśmy. Z francuskiego i z różnego, no więc tutaj no naprawdę to nie ma jakiejś tam... No, może on potrzebuje tego, żeby kogoś nie lubić. To jest jego sposób. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby on tam się podkręcał w ten sposób. Jeżeli kogoś chce obrażać i tak dalej, jak człowiek kogoś obraża, to przede wszystkim obraża siebie. Jeżeli kogoś obrażać chcesz i mówisz źle o nim, no to obrażasz siebie, bo to jest... Ja tak myślę, nie? Ale no, na razie ja się na niego nie obraziłem, nie jestem na niego zły. Ja go szanuję, ja do tego chciałem z nim walki, bo czuję, że jest to naprawdę znakomity zawodnik. I szacunkiem do niego podchodzę, jakby nie było. W żaden sposób go nie chciałem obrazić, w żaden sposób mu nie ubliżyłem i nie miałem takiego zamiaru. No to żarty żartami, a teraz powiedz, na ile możesz zdradzić to, co
to, czego dokonałeś podczas przygotowań, ja akurat miałem ten komfort i tą sposobność trochę śledzenia tego na bieżąco. Chciałbym, żebyś na ile możesz powiedzieć, jak się czujesz teraz fizycznie i jaką pracę domową odrobiłeś do tego pojedynku. Wiesz co, no, coś tam pozmienialiśmy, wiesz, coś nowego wprowadziliśmy i a dopiero to się okaże na walce. Na treningach było super, sparingi było super, po mnie widać, jestem wychudzony i o to chodzi, bo chciałem jednak pozbyć się tej masy, gdzie te ostatnie walki były, wiesz, 90, zbliżone do 93, wiesz, spowodowało to, że ja masowo pobiłem i przy ostatniej walce z Scottem też byłem, zbiłem tą wagę, ale natomiast na tej walce tak byłem nabity. Dla mnie byłem za duży, ja nie wiem, no i to wszystko jakby łączę z czymś nowym. Bardzo mocno, wiesz, współpraca, połączyliśmy to z Michałem Garnysem od przygotowania fizycznego, dołączył się tak już, bo on zawsze był ze mną, od 10 lat współpracujemy, ale on bardziej regenerację moją się zajmował delikatnie. Natomiast tu wziął bardzo duży udział, ze zgodą oczywiście całego sztabu i on, można powiedzieć, z moim sztabem trenerskim teraz jako trener, jeden z trenerów i to jest taka wspólna decyzja moich trenerów, moje i Michała Gornysa, za to mu dziękuję. I chłopakom też dziękuję, że jakby mają otwartą głowę. To, że jakby mam nadzieję, że coś nowego to też jakby na plus pójdzie na tej walce. Wiesz, no zawsze wychodzę z założenia, że wszystko możemy zrobić, a tego dnia, co nam jest pisane, to się stanie, więc ja mam nadzieję, że to na plus i mam nadzieję, że to poprowadzi mnie do zwycięstwa. Jeśli chodzi o tę właśnie walkę drugą ze Scottem Askamem, to gdzieś tam długo trwało zastanawianie się, ewentualnie przekonywanie cię do tego, żeby ta walka doszła do skutku? Wiesz co, nie, no ja po prostu od razu myślałem o tym, że wiedziałem, że mi stać na więcej. Wiedziałem, gdzie są moje błędy. On oczywiście tam taktykę wybrał, ja powtarzam jeszcze raz, po setki razy mówiłem, że dobrze to dobrał, a ja się nabrałem na to, nabrałem się na to, że będę mógł z dołu cokolwiek zrobić, mu przytrzymał to i na punkty wygrał, nie ma to żadnych wątpliwości, tylko że ja miałem kilka walk takich wcześniej, gdzie Sekurajem, gdzie próbowałem głupoty robić, a później było rewanże, też tam było jakby o rewanżach mowa była, że moje rewanże się nie udawało, a moje rewanże się udawało wcześniej. Jak spojrzymy wcześniej i Waldas Pacewiczus, i Ryuta Sakurai, i no, Tomasz Narkun, druga walka była bardzo równa. Natomiast z nim, no, mam nadzieję, że no, też, no, ja mówię, no, cieszę się bardzo, że jestem w tym miejscu teraz i chcę się spróbować, i mam taką szansę po prostu. No, i zobaczymy, co będzie się działo w sobotę. Dzisiaj stwierdził, że to będzie twoja ostatnia walka w klatce i już więcej cię nie zobaczymy. Czy to jest poprawne stwierdzenie? Wiesz co, to jest jego przypuszczenie. Wszystko może. My nie wiemy, czy do jutra dożyjemy. On wie, czy do jutra dożyje? Nie wiem. Jedno jest pewne. Każdy z nas umrze. Nic więcej. I teraz mówienie o tym, może przypadkiem trafię w to, że na przykład powiem, że no, nie wiem, odpuszczam sobie ogólnie. Po zwycięskiej walce. Jak zabiorę mu pas. A może tak być też. Może być tak, że przegram. To różnie może być. Ja nie przypuszczam i nie twierdzę i nie będę pewny niczego, póki nie wyjdę, to nie zrobię. Tego nie zrobię. Po fakcie możemy rozmawiać. Przed nie. To trochę mi się przypomina ta sytuacja, przepraszam Tomek, właśnie z walką z Tomkiem Narkunem, gdzie nikt tego się nie spodziewał, że ty wziąłeś rękawice do ręki i że to będzie koniec kariery. Nawet Ewa tego nie wiedziała, nawet Aslan nie wiedział, więc to jest ten impuls, o którym ty mówisz, że nie wiesz, co się może wydarzyć. Dokładnie, to było spontaniczne, czułem, że źle się dzieje ze mną i po prostu śmiałem. Po prostu, że czułem, że to jest ten moment. No. A to, że inne rzeczy się dzieją w życiu dodatkowo i powodują to, że twoja decyzja się zmienia, u mnie się działo to szybko wszystko. Tak powracało się. Ty, wiadomo, że po tej walce miałem kolejne problemy. Wsparcie moich kibiców, moich bliskich ludzi, wiesz, to wszystko spowodowało, że nabrałem nowych sił i chciałem wrócić i od razu walka z mistrzem. No, no i nie chciałem nigdy łatwej walki. On też mnie wyzywał do walki. Jak już odszedłem i mówił cały czas, Mamed wróci. Na ile może to być różna walka, Mamed, od tej pierwszej walki? Co ty możesz przede wszystkim zmienić w tej walce i te dodatkowe dwie rundy, na ile mogą zmienić też obraz pojedynku? Na pewno jestem mądrzejszy od wiesz, no, coś wiem o swoim przeciwniku, ale on też o mnie wie. Więc walczyliśmy, czuliśmy siebie nawzajem podczas walki, więc
To zależy teraz, jak kto z nas, wiesz, no on wygrał tą walkę. Ja miałem odrobić pracę domową, ale myślę, że on też ją odrobił, więc nie będę gdybo. Powiedziałem przed chwilą, że gdybanie to jest też, tylko gdy będziemy sobie gdybać, a fakty mogą być inne, więc ja poczekam na walkę. A na ile się zmieniły, przepraszam, jeszcze jedno pytanie, a na ile się zmieniły treningi w kontekście tych dwóch dodatkowych rund, czyli pięciorundowej walki? Były dużo cięższe? Czy to był taki standard, że ty jesteś, powiedzmy, w stanie nawet przygotowując się do trzyrundowej walki, stoczyć pięć rund spokojnie, jeśli rozłożysz dobrze siły? Wiesz co, mój styl walki nigdy nie był energooszczędny. I ktoś zarzucanie mi, że mam słabą kondycję, wynika z tego, że po prostu za dużo energii jest, że stosuję różne techniki, pracuję w parterze, w stójce. Nie oszczędzam się podczas walki i oczywiście jestem zmęczony, ale jak spojrzycie na wszystkie walki, które trwały 3 rundy, moje przeciwnicy też są zmęczeni. To jest fakt. Po prostu nie są ludzie przyzwyczajeni do tego, że ja się biję 3 rundy. I jak widzą, że ja wychodzę za drugą rundę i lekko się zmęczę, to naturalnie, dla ludzi jest to nienaturalne, że ja się troszeczkę zmęczyłem. To jest normalne, że się męczysz. Przy normalnym przygotowaniu wcześniej jestem w stanie walczyć 5 rund. Teraz po prostu zwiększyłem ilość jednostek treningowych, wytrzymałościowych w tygodniu i na o wiele więcej, czego w ogóle nie mieliśmy, to było regeneracje. To tutaj też dzięki Michałowi Garnesowi. Zwiększyliśmy, dodaliśmy tak naprawdę dużo regeneracji, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Robisz jednostkę treningową, ale trzeba więcej zrobić tych jednostek regeneracyjnych. Mamy twój kolega z maty, Adrian Zieliński, ostatnio powiedział, że jeszcze tak dawno zmotywowanego Mameda no to nie widział. Z czego to wynika? Czy wynika to z faktu, że na szali waszego pojedynku jest ten pas mistrzowski, który tak długo dzierżyłeś? Wiesz co, to wynika z tego, że... No niestety wynika z tego, że lepiej czuję po prostu tyle. O tym problemie mówiłem już ileś czasu, mówię, nie chcę powtarzać się. Po prostu lepiej się czuję psychicznie, lepiej się czuję, wracam. Coraz bardziej z powrotem kocham to, co kochałem. I tyle, miałem inne problemy, inne rzeczy na głowie. Nie jesteś w stanie walczyć, wychodząc do walki i z przeciwnikiem, i ze sobą. To jest strasznie ciężkie. A teraz po prostu znowu się bawię i nie mam nic do stracenia. Nic nie mam do stracenia, bo doszedłem do pewnego momentu i jestem szczęśliwy. Nieraz mówiłem, zadawaliście mi pytanie, czy chciałbym jeszcze więcej od życia, czy coś osiągnąć. Ja powiedziałem, że ja dostałem tyle, co jestem szczęśliwym człowiekiem na tym etapie. Dalej chcę walczyć po prostu na dobrym poziomie. Więc teraz w tej chwili walczę dla siebie. I walczę dla siebie przede wszystkim i tego tej walki chciałem, ale również walczę dla tych, którzy, jeżeli wiedzą, że ja walczę dla siebie, oni są do końca ze mną. Czyli oni są ze mną, ja jestem oni są pojawieni. Więc... Jeszcze tak patrząc stylistycznie na twojego przeciwnika, jest niewygodny, jest nieszablonowy, niesztampowy, trochę tak jak ty, jeżeli chodzi o niewygodność i tych akcji, o których rozmawialiśmy. Natomiast on lubi wywierać presję i cały czas dążyć do tego. Wiadomo, że zawodnik, który się broni, dodatkowo musi jeszcze o tym myśleć, więc to więcej energii kosztuje. Jaki jest na to plan? Bo ten, kto, wydaje mi się, narzuci to swoje tempo na samym początku, będzie mu dużo łatwiej poprowadzić tą walkę. No tak, no. Naszym gościem Państwa był Mamet Halilow. Jeszcze jedno pytanie, tylko pozwolisz, bo walczyłeś na różnych galach, zresztą te ostatnie występy to przy wielkich publicznościach, tym razem troszkę inne okoliczności, trochę inny gdzieś klimat tej gali. Jak to odbierasz? Czy to może mieć gdzieś tam, to będzie trochę szkoda, że znów nie będzie tych tłumów, które zazwyczaj przychodzą, oglądają Twoje walki? Nie, oczywiście, że to jest jeden z wielkich minusów. Chciałoby się wyjść i poczuć to wielkie wsparcie, ale byłem ostatnio na galach KSW ostatnich, gdzie nie było publiczności, no to było to na początku dziwne, ale człowiek już się do nowej sytuacji przyzwyczaja. Nawet będąc widzem, to się też przydaje być, nie biorąc udziału w gali jako zawodnik, po prostu być i oglądać, więc jest to minus, no ale mam nadzieję, że wrócimy do tych pełnych hal, ale na razie trzeba korzystać z tego, co jest. I nie możemy się zatrzymać, nie możemy zapomnieć o tych kibicach, którzy są i będą przy telewizorze oglądali.
Teraz jeszcze dodatkowo dzisiaj w ogóle wprowadzono jakieś nowe rozporządzenia, to ta gala już w ogóle ma dodatkowy kłopot, bo się okazuje, że w ogóle te zgromadzenia mogą być mniejsze, nie wiadomo. Nie słyszeliś nic, nie słyszałeś nic, że gala może w ogóle się nie odbyć, nie słyszałeś czegoś takiego? Wiesz, nie stresuj mnie. Przed walką nie stresuj mnie. Nie wiem, ja przyjechałem, jeszcze wagę robię. Kawę piję, wagę robię. Mamy w takim razie jeszcze mam jedną kwestię, to chciałbym z tobą... To ten z kijem bejsbolowym, no? Tak. No właśnie mam takie pytanie, które jest generalnie cięższe, ale chciałbym, żebyś na nie odpowiedział. No bo jedna rzecz mi się tutaj zupełnie nie zgadza, jest dla mnie niespójna i ty na pewno mi wszystko odpowiesz na ten temat. No. Więc chciałbym zapytać, przed galą KSW 52 powiedziałeś, że jest limit umowny, chcesz 3 rundy, nie chcesz pasa, bo nie będziesz go bronił, a teraz jest odwrotna narracja. To co się zmieniło? Co się zmieniło? A to nie było do mnie pytanie. To mnie było pytanie? Nie. Patrzą albo na mnie, albo na ciebie. On ma kij bejsbolowy, to nie będę ryzykował. Co się zmieniło? To mówi się, że kobieta jest zmienną, nie? Kobiety są zmienne, a faceci nie? Nie. Faceci nie są zmienni? Nie. Nawet fajterzy zupełnie nie. No widzisz, kurde, to co, mam nie walczyć? No walczyć. Zostalmy to, że będziesz walczył, tak? Posłuchaj, no... ja ci powiedziałem, że nie będę go bronił. A teraz będę i co? Co mi zrobisz? I co? I co mi zrobisz? Czyli jeżeli wygrasz, będziesz bronił pasa. Jeżeli wygram, daj mi najpierw go wygrać. Będziemy rozmawiać wtedy. Wtedy porozmawiamy, tak. Wtedy zadaj pytanie, mamy powiedziałaś wtedy tak, a teraz to jest za pas. Dobrze, masz cokolwiek do rzucenia. Naprawdę jest fajnie, że ma coś do rzucenia. Fajnie, fajnie, bardzo. Znalazł. Ale będziesz miał pas i wtedy będzie. Mendo, masz kurde. A wtedy mówiłeś tak, a teraz mówisz tak. No właśnie. To było do ciebie. Do mnie? Nawet jak już na wesoło, to zapytam cię, bo Scott Ascam powiedział, że jesteś dobrym aktorem. Nakręcisz jeszcze jakiś film specjalnie, jeden dla niego chociaż? Jednego widza już masz. Nie, no jeżeli on potwierdził, że jest dobrym aktorem, to ja nie muszę tam... Ty jesteś dobrym aktorem, on powiedział. Ja jestem dobrym aktorem, czyli więcej się nie muszę gimnastykować, tak? Czyli on to uznał. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Super. Dziękujemy.